pułkownik Błach, dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Panie pułkowniku, kilka słów na temat dzisiejszego wydarzenia, na temat skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby właśnie MiGa 29 pomalować właśnie w takich barwach. MiGa 29 chcieliśmy pomalować w barwach z sylwetką generała Skalskiego po to, ażeby uczcić setną rocznicę urodzin pana generała, a że nasza jednostka jest kontynuatorką tradycji 306 Dywizjonu oraz 4 Pułku z Torunia, więc myślę, że byliśmy odpowiednią jednostką do tego, ażeby tą wspaniałego naszego asa pomalowaniem sylwetek na ogonach w ten sposób uczcić. Czy jeszcze jakieś samoloty zostaną pomalowane? Myślimy nad tym. Mam nadzieję, że za zgodą naszych przełożonych uda się również nanieść sylwetki innych bardzo wspaniałych pilotów z Dywizjonu 306, jak również 4 Pułku, którzy walczyli w bitwie w kampanii wrześniowej, jak również w bitwie o Wielką Brytanię. I myślę, że zasługują na to, ażeby dbać o ich, szanować, dbać i utrzymywać tą tradycję, przekazywać ją młodszym pilotom. Czy rodzą się już w głowie pomysły, którzy to piloci mogliby zostać następnymi następcami do właśnie wizerunku na MiGach 29? Wybór jest bardzo trudny, ponieważ 4 Pułk, jak również 306 Dywizjon posiadał wspaniałych pilotów, samych bohaterów, samych asów, więc na dzień dzisiejszy jeszcze myślimy nad tym, analizujemy. No, tak jak powiedziałem, będzie to bardzo trudny wybór, ponieważ chcielibyśmy wszystkich uczcić w ten sposób, niemniej jednak musimy podjąć pewną decyzję, ale myślę, że w przyszłości za porozumieniem naszych pilotów, żołnierzy z bazy, jak również innych stowarzyszeń pilotów w Polsce, czy to w Malborku, dojdziemy do porozumienia i wybierzemy tych najwspanialszych. Starszy chorążyk sztabowy Marek Bojcun, żołnierz 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. No przede wszystkim jest to bohater nasz narodowy. No i pomysł się zrodził mniej więcej dlatego, że nasza jednostka dziedziczy tradycje bojowe 141, 142, jak i 4 Pułku Lotniczego z września z 39. Na sterze właśnie widać w kierunku jest sylwetka generała Skalskiego właśnie z tego okresu wojny obronnej 1939 roku. Jednostka również dziedziczy tradycje bojowe 306 Dywizjonu, w którym generał Skalski służył. No i pozostałych jednostek, które tworzyły tu w Malborku tradycję lotnictwa związaną z tą ziemią. To było takim głównym elementem, gdzie ten nasz bohater narodowy, generał Skalski, został uhonorowany tym tytułem tutaj, żeby był naniesiony na element naszej jednostki. Ile zajęło tworzenie projektu? Sam projekt to był stworzony w przeciągu jakiegoś 2-3 miesięcy, ale sam pomysł tego, żeby to zostało zrobione, należy do pana pułkownika Błacha, dowódcy naszej jednostki. On to po prostu chciał, żeby taki element został, ten człowiek został uhonorowany w taki sposób. Razem z panem pułkownikiem Markiem Więckiewiczem podjęliśmy tego dzieła, żeby zaprojektować to. Szatą graficzną oczywiście zająłem się osobiście, także wszystkie elementy, które są wybrane na tym samolocie, sam tworzyłem. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.